Moim gościem na 20. Potędze Prasy jest dziennikarz śledczy Leszek Szymowski, autor m.in. książki o katastrofie smoleńskiej. Udało mi się przeprowadzić z nim krótką rozmowę. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby zostać dziennikarzem śledczym? Z ciekawości. Ciekawość pierwszy stopień do piekła, ale ciekawość też pierwszy stopień do wiedzy. Zawsze mnie interesowały zakulisowe mechanizmy, które mają miejsce i mają wpływ na władzę, na nasze życie. Interesując się tym, zaczynałem coraz więcej rzeczy rozumieć. Potem, jak już zacząłem pracę zawodową, pojawiały się kolejne afery, kolejne tematy i tak to po prostu było. Chciałbym Cię porozmawiać z Panem o przestępczości, do której dochodzi w czasie wakacji. Czy miał Pan styczność z jakimiś sprawami tego typu? No, najgłośniejsza taka sprawa, aczkolwiek ja z nią nie miałem styczności, to jest sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek, gdzie do dzisiaj nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło, kto za tym stał, czy ta dziewczyna żyje, czy nie żyje, bo są przecież różne tutaj pogłoski na ten temat. Natomiast no, czas wakacji oczywiście jest czasem takiego, czasem złotych żniw dla przestępców, ponieważ czas urlopu to jest dla nich czas wytężonej pracy. I na działalność przestępców możemy się tutaj natknąć, no chociażby w najprostszym momencie, kiedy wyjeżdżamy na urlop, czyhają na nas kieszonkowcy. Kiedy jesteśmy na plaży, czyhają na nas kieszonkowcy, a na nasze dzieci dilerzy narkotyków. Ta przestępczość pospolita oczywiście w okresie wakacyjnym rozkwita, bo turyści już myślami są na urlopach, na wakacjach. Każdy z nas tak jakoś psychicznie nie dopuszcza do siebie myśli, że może paść ofiarą jakiegoś przestępstwa. Każdy patrzy na ten zbliżający się czas w barwach, samych barwach pozytywnych. A, w końcu sobie odpocznę, przestanę oglądać telewizję, obrady Sejmu, będę sobie żył pełnią życia, pił, pływał, wspinał się i tak dalej. No i tą naszą niefrasobliwość często wykorzystują właśnie przestępcy, którzy czy w pociągach, czy na plażach, czy na dyskotekach zarabiają na naszym nieszczęściu. A Pana zdaniem, w jaki sposób można się bronić przed tego rodzaju przestępstwami? No, ja bym przede wszystkim odradzał zawieranie przygodnych znajomości, zwłaszcza na plażach czy w pociągach, bo przestępcy działają w ten sposób, że starają się zjednać najpierw nasze zaufanie. No, kieszonkowcy, taki modus operandi działania kieszonkowca w pociągu polega na wzbudzeniu zaufania w współpasażerze, żeby wypić z nim wódkę, do tej wódki coś dosypać, potem pasażer idzie sobie spać. Jak się budzi, to nie ma kart płatniczych, portfela, kluczyków, biżuterii, zegarka i oczywiście pieniędzy. Więc tutaj należy uważać na ludzi, którzy nagle w przypływie jakiejś nieznanej nam szczerości i radości chcą zostać naszymi wielkimi przyjaciółmi. No, tak samo jest na plaży. No, plaża się nam kojarzy z taką ostoją bezpieczeństwa, relaksu. Leżąc na plaży, opalamy się, myślimy o tym, żeby wejść do wody. Też ciężko nam dopuścić do siebie myśl, że ktoś, kto akurat rozłożył ręcznik obok nas, nie zrobił tego po to, żeby się opalać, tylko po to, żeby ukraść nam nasze kosztowności. Pojawiają się przed wakacjami bardzo podejrzane oferty o pracę, zwłaszcza dla młodzieży, dla młodych kobiet, które werbowane są rzekomo do pracy wakacyjnej w Niemczech czy w Holandii w charakterze barmanek, pracownic hotelu czy hostes, a wywożone są do domów publicznych. Kolejna kwestia, no to kluby nocne i narkotyki, porwania czy gwałty, to jest na porządku dziennym i tutaj też należy uważać. Także to, co ja mógłbym zalecić turystom, to zwiększoną ostrożność. A zdarzyło się Panu kiedyś zajmować tego typu drastyczną sprawą? No tak, już nie pamiętam, czy to opisywałem, czy nie. No są to często dramaty ludzkie, bardzo poważne. A w jaki sposób rozmawiać z takimi ludźmi, którzy są w pewnym sensie dotknięci swego rodzaju tragedią? No, jeśli się jest dziennikarzem śledczym, to trzeba rozmawiać w sposób delikatny, żeby takiej osoby nie spłoszyć, żeby opowiedziała możliwie dużo i żeby zebrać informacje do artykułu, który ma przestrzegać czytelników przed takimi zachowaniami. A stosuje Pan jakiegoś rodzaju techniki psychologiczne, żeby rozmawiać z takimi ludźmi, czy po prostu ma Pan to wrodzone? Nie stosuję żadnych technik psychologicznych, po prostu proszę o rozmowę i z reguły ludzie się zgadzają. A nie boi się Pan, dotykając tak trudnych tematów, że coś może się Pan po prostu kiedyś stać, bo gdzieś zabrnie Pan za daleko?
czasem się boję, ale to jest ryzyko zawodowe. Jestem już po rozmowie z panem Leszkiem Szymowskim. Tak jak przypuszczałem, okazał się bardzo interesującą osobą i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat dziennikarstwa śledczego.